Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W tym sezonie relacjonowanie lotów, przylotów gołębi rozpoczynamy od wizyty u kolegi Arkadiusza Koniecznego w miejscowości Tarchały Wielkie w oddziale 099 Odolanów. U kolegi Arkadiusza byliśmy już i w zeszłym roku, w latach poprzednich, całkiem niedawno, wspólnie oczywiście też tutaj jest widocznym na środkowym tutaj polu kolegą Sebastianem Wardęgą, jeszcze jesteśmy z kolegą Maciejem, przyjechaliśmy oglądać przylot gołębi. Wierzymy, że te gołębie przylecą, tym bardziej, że tutaj jak zastaliśmy rano kolegę Arka, był bardzo zadowolony. Zobaczmy, pogoda jest naprawdę piękna, teraz wychodzi słońce, zero wiatru, tutaj jak Arek przed chwilą wspomniał, bez tego wiatru widać, że gołębie, o to zobaczmy, nic, nawet te chmury stoją. Będą musiały same, że tak powiem, wachlować skrzydłami, ażeby tutaj dolecieć. Jaki to jest rodzaj lotu, który tutaj dzisiaj macie? Ile kilometrów jest? Ile gołębi poszło? Proszę bardzo. Dzień dobry wszystkim hodowcom. Dzisiaj mamy drugi lot z miejscowości Głogów. Jest to z tej samej miejscowości. Pierwszy lot mieliśmy też z miejscowości Głogów. To jest 120 km w sobotę. Wczoraj koszowanie i dzisiaj drugi lot też z miejscowości Głogów. To jest 120 km. Ile gołębi dałeś dzisiaj? Dałem 154 gołębi. A na poprzedni lot? 158. Czyli cztery straty były, czy nie? Czy nie, doszły, a nie są w stanie je lecieć? Dwóch nie ma z tamtego lotu, a dwa zostały w gołębniku. Po prostu, no, później, wczoraj jeden przyszedł, no, obydwa w sumie wczoraj przyszły. Także, no, warunki mamy dobre, aczkolwiek od północy jednak idzie ten front i od południa, także, że tak powiem, jest z tych dwóch frontów. Dlatego tu nie ma wiatru, bo to po prostu przez północy i z południa tu stanęło wszystko. Gołębie, wszystko stanęło? No, stanęło. Chwali się. Tak, chwali się. Gołębie, już nie ma co stawać. Stres, północy nie spałem. Spokojnie, ale przecież ty masz już pięcioro, tak? Czworo. No, czworo, no. I mówię, no trochę się boję tych dwóch frontów, nie wiem jak będzie z orientacją, aczkolwiek jestem dobrej myśli. Myślę, że będzie tak udany lot jak pierwszy dla mnie, bo koszowałem tam 157 czy 8 ptaków, zdobyłem 77 konkursów. Pierwsze były to konkursy też twoje, czy nie? Nie. W pierwszej 20 miałem 4 gołębie. Także no. Na razie sezon zapowiada się dobrze, byle tylko nie ginęły te gołębie. Gdzie pogodę mamy bardzo ładną, domyślam się, że niedługo te gołębie już chyba będą, bo one by zostały wypuszczone chyba za 15.08, tak? Za 10.08. Za 10.08, no jeszcze nie jest, 40 minut jeszcze. 40 minut, tak, tak liczysz, tak? Po swojemu, no, po 40 minut. Ten pierwszy lot, który w oddziale mieliście, to ile gołębi zostało na niego wypuszczone? Z całego oddziału. Prawie 5 tysięcy. 4 tysiące chyba 980, tam brakowało kilku gołębi do 5 tysięcy. Tutaj jeszcze kolegom przypomnijmy, oddział 099 Odolanów, ilu hodowców liczy? Zrzeszonych jest około do 100, chyba 107, lotujących jak w każdym oddziale mniej. Troszeczkę mniej. Tutaj na ten lot drugi poszła podobna ilość gołębi, czy już też jakieś inni straty mniejsza, odnotowali? Aczkolwiek w naszej sekcji Odolanów, bo nie wiem jeszcze jak zakoszował wczoraj Granowiec z Międzybórz, w naszej sekcji na pierwszy lot szło 2056 gołąbków, a teraz szło 1980, coś takiego. No, jakaś różnica mogła być niecało 100 gołębi mniej. Gołębie przygotowywałeś do lotu jakoś specjalnie? Czy nie, też korzystałeś z tych samych produktów, które ostatnio, kiedy tu byliśmy, to było prawie 2 miesiące temu, co nam reklamowałeś, zioła, czy coś jeszcze dodatkowo używałeś? Zioła są na bieżąco, także no to u mnie na co dzień, aczkolwiek tu na pierwsze loty nie trzeba jakoś może szczególnie ich gołębi szykować, no bo to są bliskie, no 100 parę kilometrów, no. A treningi przed lotami jak organizowałeś? Czy nie robiłeś? Ambitny miałem plan. Ambitny plan. Przyczepka jak widać stoi, przygotowana, wszystko. No w sumie wywiozłem 4 razy. Także no, daleko? No nie, no najdalej byłem w Koblinie, to jest tam gdzieś około 40 km, mam 40 km. Rozumiem. Także no ambitny plan był, wywózek, no nie wywoziłem. Gorzej z wykonaniem jego? Gorzej z wykonaniem. No ale to dopiero początek sezonu, zobaczymy. Gołębi masz 150 kilka, tak jak mówiłeś, czyli jest czym walczyć. Jest czym walczyć, jest zrobić z czego selekcję na przyszły rok. Dobrze. Chyba, że będzie sezon tak ciężki, że
Tutaj my z kolegą tutaj Sebastianem przyjechaliśmy tutaj, bo kolega Sebastian, możemy to powiedzieć, zaopatrzył się ostatnio u Arka w dużo gołębi, tak? Z nadzieją. Dziękuję przy okazji Arkowi, że wspomógł moją hodowlę i to znacznie. Także mam duże nadzieje związane z tymi gołębiami. Bardzo fajne, super gołąbki. Zobaczymy, jak polecą. A wy już w oddziale mieliście lot pierwszy? My dzisiaj mamy lot próbny i to będzie tak chyba z 60 km. A nie było pierwszego lotu? Wczoraj był oddziałowy, a dzisiaj mamy sekcyjny. Ile leciały twoje gołębie w tym locie oddziałowym? Zawieźliśmy dzisiaj. Nie, oddziałowym wczoraj nie dawałem. Dzisiaj zawieźliśmy na sekcyjny jeszcze przed wyjazdem wcześniej. Po piąty rano właśnie już ładowaliście, to jest z Maciejem, wieźliście je tam. No zobaczymy, tam koledzy pewnie dadzą znać, jaki będzie tam przylot. Chyba 50-60 km krótki lot, także nie powinno być tam problemu większych. Tutaj jeszcze tylko przypomnijmy. 8 maja mamy pierwszy lot konkursowy. Troszeczkę później zaczynamy niż wszystkie oddziały, także pierwszy lot jest 8 maja. To przypomnijmy jeszcze oddział. Oddział 0425 Czerkowsko-Wieleński. Wieleński, dobrze. Tu będziemy teraz dzisiaj wspólnie, miejmy nadzieję, za te 40 minut, tak jak kolega Arek wspomniał, oglądać. Tutaj w tych gołębnikach są przygotowane miejsca, czekają na te gołębie, które z tego lotu, miejmy nadzieję, przylecą. No tutaj właśnie pod nieobecność kolegi Arka, on tam poszedł przynieść nam tutaj szklanki. W kieliszkach nie mam mówić. I patrzymy, ale przyleciał tutaj jeden gołąb i tak się właśnie zastanawiamy, czy to nie jest gołąb tutaj od niego. No to jest, tylko czy z lotu, zobaczmy. No to skąd by inny by go był, kurczę. Zobaczmy, pojawił się gołąb. Która jest godzina, Maciek? Masz zegarek? 9:06. Kolega Arek liczył, że to będzie... No tak, to jest... Chodź. O, zobaczmy, właściciela nie ma chwilowo. Maciek próbuje tutaj zastąpić właściciela. Tak, chodź. Tak. Może inaczej, na kici. Nie, ale tak poważnie, zobaczmy. Przyleciał gołąb. Arek, ja tam przyleciał gołąb, ale to nie wygląda jak z lotu, wiesz, chyba wrócił ci z tego. Nie, ale z który? Jak miał tak mało? Przecież on mówił, że dwa zostały. Tam strat. No zobaczymy. Poczekamy, popatrzymy, on zaraz powinien wejść. O, słyszymy, widzisz? Złe Maciek, używałeś te złe słowa kluczowe. Były, ty wziąłeś chodź, a tu się gwizd. I co, z lotu? To jest inna okolica. Ale widać, że były lekko podjechały. No. Widzimy taki naprowadzacz biały. Chyba nie. No chyba nie, to by było trochę wcześniej, nie? Za wcześnie. No ale to chyba gołąb stąd, to twój jest jakiś, co? Mój, rocznie. Zobaczymy jeszcze. Dobra, jednak fałszywy alarm, idę robić kawkę. Popatrzmy, jak się okazuje, to jednak jak się... Kto miał gołębia już? No, prezes mi zadzwonił, że są gołębie na bliższym kilometrażu. Także czyli bardzo prawdopodobne, że to jest z tego lotu gołąb. Ale nie wiem, czy on nie chce wejść. No zobaczymy. On jeszcze nie chce wejść, ale zobaczymy za chwilkę. On tam sobie siedzi, teraz widzimy na kalenicy. O, tutaj cały czas przylatują gołębie różne, ale to z innych oddziałów najprawdopodobniej. O, tam je widzimy. My natomiast bardziej będziemy obserwować tego gołębia, gdyż może to się okazać gołąb, którego kolega Arek dał na lot. Ale co one musiały... I pojawiły się gołębie, teraz to już na pewno z lotu. Zaraz zobaczymy. O. Przyszły z tego kierunku właśnie. O, grupa około 9 gołębi, 2, 8, 9, 10, 11. O, one tutaj sobie krążą. O, siadają. Zobaczymy z ciekawości. O, już następne lecą. O, i wchodzą. Teraz to już się odbijają, także zobaczymy. Zaraz zobaczymy. O, tu sobie chodzą. Antena nie zadziałała, bo jak mogła zadziałać, jak zasilacz miałeś wyłączony. Patrz. 40 minut miało być. Niestety, trochę wcześniej.
O, całe stado sobie tutaj krąży. Żaden wiatr nie znosi tych gołębi. Tamten narek to był z lotu. Niestety. O, są. Wszystkie z kierunku przychodzą, nie? Tak. No. O, odbijają się, odbijają, słyszymy. Tu parę będziesz miał przepuszczonych. Dwa te pierwsze, dwa, trzy. Kilka przepuściło. Kolega się nie spodziewał i nie włączył anteny. O. Tak. Tak, właśnie. Gołębie pięknie przylatują. O, sobie przejdziemy tutaj, bo będziemy widzieć, one przylatują właśnie. O, nie przylatuje żadna duża grupa, tylko takimi po kilka. O, i zobaczmy, jak ląduje, jak pikuje. O, ten. I tu następny. O, zaraz będziemy wiedzieć, ile kolega. O, cała grupa. Tak, ani kawy nie zdążyliśmy wypić. A już gołębie są. Takie widać rozproszone stado, ale bardzo ładnie nadlatują. Zaraz zobaczymy sobie, jeszcze wejdziemy. No niestety mam awarię anteny, koledzy. Nie wiem, może której? 20 przed... Której anteny? A w którym gołębniku? To nie, to poczekamy wtedy najwyżej. To już strata konkursu, no niestety. A weź zasilanie, zobacz, czy jest. Jest. Jest? A kabelek podłączony, wszystko? Trzeba było wyłączyć pewnie zegar i ten. Ja bym tego nie nazwał awarią, a po prostu nie miał kolega włączonego całego systemu i to jest to raczej. Sebastian, tak? Się trochę cofniemy. Dobrze, dobrze. Się cofniemy. Dobra, trzy. Następne, no? 150 sztuk, to naprawdę jest co oglądać, jak wracają. I w czasie jest to ładnie rozłożone. O. Nie bije antena w ogóle. Ja, co teraz, co się dzieje? Czek, tu ładnie widać. O. Widzimy. Na niebie całe niebo praktycznie pełne takich małych czarnych punkcików. O, zobaczmy, tu kolejne, ale to chyba nie arka tamte. Te nie, te trzy, tak? One widać, jak idą większym stadem, się odrywają, tu siadają. O. A spróbują włączyć i wyłączyć arek. Za późno, za dużo ich siada. Nie zdążyłem nawet herbatę. Tam pali licho herbatę, tylko... No my mamy co oglądać. O, tu pojedynczy nadlatuje. O. To chyba też chciałbyś, żeby tak u Ciebie przylatywały? Na tym pierwszym konkursowym, który niedługo już będzie u Was? Myślę, że za jakieś 15 lat są szanse. Ja tu kolega tak sobie żartuje, ale widzimy, tutaj są gołębie. O, następne się składają. O. No tu pechowo, że akurat ta antena nie odbija. Ta antena nie bije. Nie. W ogóle? A podłączoną masz? Kabel też? Wszystko? Następne trzy. A nie możesz je przełożyć przez antenę? No teraz to wiesz, jak wejdę, to łapać. No, ile weszło ich? 20 gdzieś, nie? No, 20 na pewno. No więcej chyba nawet. No nic. A jakieś straty też muszą. Do kolegów konkursy zostaną. Ciekawe, czy ten pie...
Ciekawe, czy ten pierwszy to był też, to był tego, z tego lotu. O, widzimy, ale to zobaczymy, który do Arka. Nie, to chyba nie do niego. Niektóre tak. O, tu widzimy, przeszły, ale jeden odbił. 90 jest odbity. 90? Plus ten gołębnik jeden, do którego tu wchodziły. Jeden, czyli życia starczy, kurwa, żeby się dorobić. No, cały czas dobijają kolejne. I następny. Tu tylko słyszymy słowa następne, następne. Możemy jeszcze używać kolejne, inne. Nie, ale to tak jest właśnie. One tutaj ciągle przylatują. A tamten jeden to jest chyba ten u na, ten u na szczycie, to jest chyba ten, co stał, był pierwszy? Nie. Zobacz. Nie. Tamten, nie. Był niebieski. Tamten niebieski był właśnie. On chyba wszedł, mi się to zdaje. Mój błąd, wtyczka nie była dopięta, wtyczka już robiłem. Sprzątałem dzisiaj następny. Rano i... No właśnie. Już teraz bije. No tak, ale to, bo, a jakbyś antenę do środka wsadził i przegnał po antenie? To później, to zobaczymy, żeby tak się dostaną. No ale ładnie gołębie przychodzą cały czas. Strat na pewno będzie mało, bo już po tej ilości, którą kolega nam powiedział, 90 i te kilkadziesiąt z innego gołębnika nieodbite, to pomału, pomału do ilości 154 sztuki, tak jak Arek mówił, o tej ilości, którą dał na loty. O, sobie zaraz oglądniemy jeszcze. Zmęczone takie są seba według ciebie? Nie. Nie, według mnie to nie jest. No. Widziałem przedtem te gołębie, jak były przygotowane do sezonu. To... Bo tutaj odwiedzałeś Arka, korzystałeś też z jego rad? Tak, jak najbardziej. No zobaczymy, jaki u mnie efekt będzie. Wtyczkę tylko... Właśnie. Że tutaj jest... Ten z elektroniką może być główny problem, jak się okazuje. Może nie tyle co z elektroniką, a po prostu z sprawdzeniem tylko tak. O. Nie, tutaj. O! Tam jeszcze zostały. Gołębie były piękne normalnie. Tak, były wypielęgnowane. Także było widać, że są przygotowane do sezonu profesjonalnie. Zresztą to jest hodowca, który wie, co robi. No tam zobaczmy. Na wlotach sobie zaloty trwają. No teraz już będą tak chyba pojedyncze sztuki lądować. Już ich dużo nie zostało. O, przychodzi tam trzy u góry, ale to są inne, od innego, z innego gołębnika. Natomiast tutaj większość gołębi już jest w gołębniku. O. Trochę kolega się nie spodziewał, że tak szybko będzie przylot. Nie spodziewał się. Bardzo dobry, no. Jak na te warunki, gdzie to stoi powietrze praktycznie. Dobra. Tu korzystając z okazji też zobaczymy. To jest ta herbatka twoja, tak? Tak. Tutaj taki szlamik troszeczkę kolega tutaj im zalewa. Ja jestem, ale no gołębie dzisiaj mnie zaskoczyły tą szybkością, także nie spodziewałem się, że będą tak szybko. To jest właśnie ta herbatka z 15 ziół. Do tego tu jest dodany miód i tu jest kwiatowie. I to po przylocie gołąbki piją. Powinienem ją odcedzić, ale już po prostu nie chcę ci. Nie zdążyłem, no a gołębie się chce pić. O, widzimy w międzyczasie, kiedy my pokazywaliśmy tą herbatę kolegi Arka, tutaj kolejne gołębie doleciały. Cztery siedzą jeszcze tutaj na tym wlocie. Tutaj pokażemy ten gołębnik może. Zobaczmy, jak one. Bo na razie nic nie ma, to nie będziemy przeszkadzać. O, to jest ten nieszczęśliwy, tu jest a większość gołębi. O, zobaczmy. O, te około 20-30 gołębi tu jest nieodbity. O, tam jeszcze siedzą, dalej siedzi. Może nie, może z 15. 15, no to by było dobrze. O. Zobaczmy. Pokażę, w dobrej kondycji są, widzimy. Piją tą herbatę z tym miodem. To jak możesz nam powiedzieć, ostatnio z kolegą Andrzejem Głazikiem rozmawialiśmy o karmieniu.
jak się podaje, w jaki sposób, to powiedz nam, jak ty to dokładnie, teraz, kolejność, jak to robisz? Cherry teraz daję po przylocie. Jeszcze nie zdążymy, je zaraz będę im dawał. Cherry z dietą. No i tyle, żadnych. A tą wodę teraz jak, w jakiej kolejności to robisz? Zalewasz najpierw... esencję miałem i dolałem się... No właśnie, esencję zalewasz, tak. A miód? Kiedy miód miałem w słoiku osobno rozrobiony, wszystko razem wymieszałem. Wcześniej już wszystko, wcześniej. Tylko żeby wymieszać. Tak. Tego miodu dużo dodajesz? Gdzieś tak wychodzi łyżka na litr. A płaska łyżka, stołowa na litr wody. Możesz pokamerować, jak patrzmy. Wyglądają po locie. One są spokojne, nie boją się. Spokojne, nie boją się, no. Wychodzi się dość stosunkowo łatwo. Czyli te fronty nie zaszkodziły? No, nie. Odpukać. O, tu jeszcze mamy jednego niebieskiego pstrego u góry. Samczyka, o, wchodzi. Odbił, siedzi jeszcze niebieski gołąb jeden. Popatrzmy sobie na zegar. O, 107 już jest odbitych, plus ten gołębnik, gdzie się nie odbijały, tam się dopiero zaczęło odbijać. Tak jak kolega mówił, no wtyczkę, tak się zdarzy, nigdy nie zdążył wpiąć, wypadła podczas sprzątania, czy tam innych czynności, co robił. A tu masz czystą wodę? Nie, to wylewasz. A to jest dla innych gołębi to? Nie, do tych, tylko że nie zdążyłem pójść. Aha. Przerosło mnie to dzisiaj za szybko. Ale nadrobimy. Chłopaki odpoczywają. O. Tu kolejny gołąb sobie doleciał, schodzi. No zaraz później dowiemy się zapewne jeszcze od kolegów, którzy będą dzwonić, jak im poszedł lot tutaj, jak w ogóle w oddziale 0,99 odolanów się udała. Dzisiejszy lot się udał. O. No popatrzmy. To jeszcze zobaczmy, jakie kolega stosuje karmy i co to używa. Widzimy. Jadę Marimana, dieta, Gary. Wersalagi i ten Black. Tu masz, tak widzę, opisane młode, lotowe dieta, ale to jest stare jakiś rozmiar. Stara. Tutaj. Taką karmę przynosi. Tak to wygląda. Porządna karma. Dobrze. Tutaj już mamy, popatrzmy, 110 odbitych. Cały czas pojedyncze sztuki teraz już dochodzą. Już niedużo zostało, kilkanaście sztuk zapewne tylko. No teraz widzimy, kolega rzuca. To sól jest, te kamienie? Sól. Sól to jest taka duża? Taka dla koni, dla bydła. Popatrzmy, o, takie wielkie kawały soli. I one to sobie same tak doskubują? Tak. Odejdziemy tu dalej. Jeden gąb. To jest chyba ten pierwszy, co czy nie? Co siedzi? Pierwszy wszedł. Wszedł. No, tu siedzi jeszcze jeden gąb, ale to jest chyba nie, to jest nie twój chyba, co mówiłeś, tak? Jeden jest jakiś bez obrączki, tego może być. No, to jest ten. No, to jest ten, no rzeczywiście. O. Widzimy też. Gdzie tą wtyczkę miałeś niewpiętą? O, tutaj. Tu zrobiłem. Musiałem iść na skróty, po prostu tu mi nie działało. Aha. I zrobiłem tak szybko zasilacz w to, wpiąłem i no niestety. Zdarza się. Zdarza się. A tu widzimy te gołębie, to jest ich, no to 20 sztuk będzie gdzieś. To się kilka. No, później, ale później już zaczęło odbijać. Zaczęło odbijać, no. Także nie wiem, w którym momencie. Czyli dużo naprawdę gołębi nie brakuje, tam jest 110 odbitych, tutaj powiedzmy około 15-20 nieodbitych jeszcze. No tak 125-120, 20, o, ale dolatują tu. Cały czas, kiedy rozmawiamy, kolejne gołębie zbliżają się, tutaj wchodzą. Tu sobie popatrzymy, 114 już jest, o, widzieliśmy. O, i tam siadł kolejny. Będziemy słyszeć, czy bije. O, właśnie. Także koledzy, widzimy, jak ważne jest, żeby sprawdzić zawsze poprawność działania systemu. Systemy z reguły zawsze działają, one tylko po prostu to są takie niuanse. O. Zobaczymy, 114 był. Zobaczymy, czy go odbiło. Nie odbija jeszcze, Arek. Jeszcze nie odbija. Tam musiało coś, kurde, może tam te łącze gdzieś. Trzeba by było sprawdzić.
to się później wszystko okaże. Tu cały czas gołębie przychodzą. O. Wiatru w dalszym ciągu nie czujemy, tutaj nic nie wieje. Zobaczmy gałęzie drzew, choinka tutaj, wszystko stoi. Na morzu to by się nazywało flauta. Taki zastój. Tutaj kolega Arek może już sobie podsumować. Jak tam dzwonili ci koledzy, mają gołębie? Nie, jeszcze nie dzwonili. Nie to jaki znak to jest? Że nie mają, czy? No, nie no, pewnie się telefony teraz rozdzwonią. To będziemy coś więcej pewnie wiedzieć. Pewnie kręci. Ale lot szybki. O! Odbił. O, teraz odbiło, czyli widzisz? Czyli tam w tym gniazdku trzeba pogrzebać się trochę. Ja. Teraz odbił, bo było słychać. Tam dwa jeszcze, ale tam jeden chyba jest nie od ciebie. No myślę, że teraz możemy usiąść i kawkę sobie i sobie teraz wypijemy. Trochę